Dziś zajmiemy się niepozorną, jak się wydaje, rośliną, jaką jest Lysimachia numularia. Roślina ta opisana po raz pierwszy przez Karola Linneusza w 1753 roku w języku polskim została nazwana tojeścią rozesłaną. Powtarzam, rozesłaną, tam jest tylko jedno R na początku. Krótka systematyka. Podrodzina borowicowe, rodzina pierwiosnkowate, rząd wrzosowce, grupa astrowe w obrębie dwuliściennych właściwych. Ktoś zrozumiał? Ja, proszę pana, ja, bo mój tata ma plastry, proszę pana. Lysimachia jest jedną z niewielu roślin występujących na terenie naszego kraju, którą udało się zaadoptować do warunków akwarium tropikalnego. Najczęściej łatwiej ją jednak spotkać w ogródkach rosnącą na wilgotnym podłożu niż w akwarium. Może to dlatego, że przyniesiona do zbiornika z uprawy naziemnej bardzo długo się adaptuje do nowych warunków. Przynajmniej u mnie tak było. Potem rośnie już bujnie i praktycznie w każdych warunkach. Jest rośliną łatwą w uprawie. Czuje się dobrze w zakresie temperatur 16-26 stopni Celsjusza. W półcieniu rośnie ku górze, w pełnym świetle w okolicach 0,6-0,7 W na litr raczy się położyć, tworząc miły dla oka dywanik. Można ją porównać we wzroście do Hemiantusa. Jest zresztą do niego podobna, choć znacznie większa. Słabo się rozgałęzia z pędów pionowych, poziome co jakiś czas dają nowe odnogi. Świetnie reaguje na przycinanie. Wystarczy jej zostawić 1-2 okółki od dołu, aby ładnie się zagęściła. Można ją też próbować uprawiać bez podłoża, zaczepioną na przykład do korzenia. Rośnie, ale znacznie traci na atrakcyjności, wypuszczając mnóstwo korzeni. Jeśli ktoś chce mieć taką korzenną firankę, to voilà. Nadaje się zarówno na pierwszy plan przy dużym oświetleniu, jak i na drugi przy słabszym. W trzecim planie może raczej zaniknąć, choć oczywiście inwencja należy do akwarysty. Może warto jej jednak pozwolić, w cudzysłowie, wyjść z akwarium, aby przekonać się, jak kwitnie, a kwiaty ma duże, żółte i fajnie pachnące. Pod wodą nie zakwita. Nie potrzebuje specjalnie zasobnego podłoża, więc podejrzewam, że w samym piasku z dodatkiem gliny też by dała radę. Moja rada, nie kupujcie tej rośliny, kiedy sprzedający mają wielkości 40-50 cm, to na 99,9% roślina wyrwana z nad jakiegoś stawu czy oczka wodnego. Oprócz swoich wartości ozdobnych, lysimachia jest stosowana też w ziołolecznictwie. Ma właściwości przeciwreumatyczne, ściągające, odkażające i, co najważniejsze, przeciwbiegunkowe. Napar radzę spożyć po obejrzeniu bonusa. Cześć, jestem numularia. Ja też. Ładna dziś pogoda. No. Chodź w krzaki.